Chcecie loda ekipy? No. Tak? Pewnie, że tak. Ale mamy jednego. Musicie się podzielić. Okej, jak okej. Tak? A jedliście już? Ja jadłem tylko cytrynowego. A wy? Ja nie. To musicie się podzielić. Co? Kurda, to jakaś charytatywna akcja coś? Tak. Rowery zabieramy rowery. Co? Podajemy do zielona. Nie mam. Nie mamy Leona. Skąd źródło pegoru? Nie możemy zdradzić. Tajne. Nie no, kradzione tak sobie. O, to najlepsze. Ha. Jeszcze jest, patrzcie. O kurwa. Myśleliście sobie, że ja sobie robię. Ale ekstra klasa. Tak serio to będziecie na YouTubie. O, bardzo fajnie. Enduro Opa. O kurde. Serio? No. Możemy zdjęcie? Pewnie. To oglądacie? No, też na moto latam. No, widzisz? Ha. Dzisiaj tak dla odmiany. O kurczę. Tym to rzadko. To się nam fartnęło. Na YouTube'a być. Ja się będziemy sławni. No? Niech telefonu nie ma. Nie ma. Ja też będę. Czysiu, wszystko w tym. Zekasz wodę. Wszystko w Lombardzie zostało. Zostawiłeś? Jeździcie na kole? No. Tak? Mogę teraz pokazać zaraz na rowerze. No zaraz, no to cię wrzucę na kanał. O kurde. A, dobra. Ile subów? Słucham? Subów ile? 40 tysięcy. Kurde. No to walimy, ho. Sporo chyba dobiło po tej akcji z tymi ludźmi na tej wyśmienie. Znaczy to sam początek był, to wtedy wiesz, jak jest, to wtedy miałem chyba 4 tysiące. To dopiero wtedy poszło. No, nie wstydźcie się. Kiedyś myśleliśmy, że kiedyś was na pewno spotkamy, nie? A to co, krosami ktoś jeździ? Ty? Ja. Tak? Czym jeździcie? Trialami. Słucham? Trialami, krosami. Tak? Ja to na CRF-ce 450. A ja też mam CRF-ę. No. Właśnie tam widziałem, jeszcze chyba Foremano. No, sprzedałem, KTM-a kupiłem. Ale też składa? No. O kurde. Wiktor? Robimy więcej, nie? Chodź Paweł, nie wstydź się. To też jest youtuber, tylko że mało znany. 7 subów ma. Dobra. To tak jak my. No i dobra, będzie na Insta. Czyś oddaj telefonik. A co, też nagrywacie? No, nagrywać to nie, ale niedzielnie pojeżdżamy, jak to się mówi. Aha. Dobra, pokaż jak śmigasz na tym. Jakieś triki umiesz, czy nie? Triki to nie znaczy. Jeżeli pan jechał przezalicza jako trik, to umiem. A na jednym kole to powinienem ulicę przejechać. Tu przy policji mogłeś, to by było bardziej ten. No. Byłbyś na miniaturce. Poczekajcie, to jadę tam do kawałek. Nie no, bomby by włączyli i zawinęliby. To już dalej przejechał Paweł, jak ty, zobacz. No na luzie. No. Całą Targowicę przejechałem. Tak? Okay. Którego to z roku? Bo to 600, nie? No, 2010. Kurde, fajne. Młody. Ojciec na Vikingu jeździ to. Tak? No, podobne. A to na krosach gdzie jeździcie? Dębowa Góra, w Łódzku, tam Dębowa Góra, w Czepcach tam potem też. Tak? No. No my na torze to tak pojawiamy się czasem. Może Michała Grzyba? Nie, skąd jest? GTR-em jeździ. Słucham? GTR-em jeździ. GTR-em. Nie, nie kojarzę. Nie kojarzę. No ale to. To po ile wy macie lat, że ty CRF-ą już jeździsz? 14. 14 i masz CRF-ę 450? Zaczynałem od 80, potem 85, 250. To w jakim wieku zaczynałeś?
7 lat. 7 lat właśnie. Tak? Ja 6. Od PW 80. O kurde, to musicie wymiatać. Dobra, zgadamy się kiedy na torze, to... Kiedyś tam będę pisał na Instagram. Lud ci się roztopi, jedz. Specjalnie, żeby go nie rozgrzać. On go jeszcze zamrozi i będzie. Siema. Miłe spotkanie w ogóle. Dobra, narka, trzymajcie się. Siema.